Witam, jestem Black Rose. W pierwszych słowach muszę zaznaczyć, że nie lubię gier parkurowych, platformowych, na czas, a przede wszystkim, w których ginie się na hita. Otóż w tym tytule wszystko to jest. Ponieważ to produkt zupełnie nie w moim guście, wzięłam się za niego z dużą rezerwą. I co? O matko ty moja z córką! Grę bardziej podnoszącą ciśnienie już bardzo dawno nie grałam, chociaż lubię horrory, gdzie można spotkać wszystko. Ghost Runner wydany został w 2020 roku przez polskie studio One More Level i powiem tak. Brawo chłopaki i dziewczyny oczywiście też, jeśli tylko były w ekipie. Fabuła w tej grze jest i to całkiem dobra, tylko bardzo trudno jest się nam na niej skupić, ponieważ dowiadujemy się o różnych rzeczach przy rozmowach w trakcie biegania, na które oczywiście nie mamy absolutnie czasu i nasze skupienie na niej jest równe skupieniu muchy owocówki. W każdym razie jesteśmy Ghost Runnerem 74, czyli istotą pomiędzy człowiekiem a cyborgiem stylizowanym na ninja. Zostajemy z tajemniczych przyczyn zniszczeni, po czym naprawiają nas dobrzy ludzie, tak zwani wspinacze, żyjący w tym futurystycznym, cyberpunkowym miejscu. Po naprawie jesteśmy jednak inni od reszty Ghost Runnerów i mało pamiętamy. Dowiadujemy się, że byliśmy strażnikiem, gwarantem pokoju i rozjemcą. Nie wiadomo jaki jest rok, ale na pewno to przyszłość. Trafiamy do specyficznego miasta Darma w kształcie ogromnej wieży. W mieście rządzi Mara, trzymająca wszystko twardą ręką pół robot, pół kobieta. Kiedyś była naukowcem i zabiła tak zwanego architekta, a raczej tylko jego ciało, bo umysł w formie sztucznej inteligencji właśnie z nami rozmawia i chyba nam pomaga. W każdym razie nasz początkowy cel to dorwać niegodziwą kluczniczkę Marę. Czas starta. Ghost Runner to gra akcji o dość rzadkim gameplayu. Taki gier to ze świeczką szukać. Można ją określić jako pierwszoosobową, zręcznościową, przygodową grą akcji z elementami parkouru, gry platformowej, wyścigu i siekaniu wszystkiego, co nam przemknie przed oczami. Do tego jeszcze trzeba dodać, że padamy jak muchy przy najmniejszym źle postawionym kroku. Tu się liczy nie tylko refleks, ale i wyczucie. Nikt nie powinien się zrażać, bo to gra typu padnij, powstań. Statystyki na końcu każdego rozdziału wpływają jednak na naszą ambicję, ponieważ my mamy 300 zgonów, a kumpel 3. No i co robimy? Ano, zaczynamy poziom jeszcze raz. On nie może być lepszy. Długość gry zależy od naszej zręczności lub ciapowatości. Gracze, którzy mieli do czynienia z czymś podobnym lub lubią zręcznościówki, spędzą na pewno mniej czasu w tej grze niż osoby takie jak ja, czyli łamaki do potęgi. Do tego dochodzi również chęć zbierania znajdziek. Przeważnie ludzie chcą je mieć, więc muszą powtarzać poziom, co też wpływa na czas rozgrywki. Krótko mówiąc, spędzimy w Ghost Runnerze od 7 do 25 godzin albo i więcej. Tytułowy bohater w kolejnych poziomach zostaje usprawniany przez architekta, od którego dostaje bardzo przydatne moce. Z drugiej strony sami dostosowujemy tetrisowe skille do naszego stylu gry, grzebiąc w odpowiednich slotach menu. Jest ono przejrzyste i proste, to żadna wada, gdyż nie mamy czasu na przesiadywanie w naszych umiejętnościach, to nie RPG. Wadą jest na pewno to, że miałam kilka crashów, a raz nawet skasowało mi wszystkie poziomy po dziwnym wyłączeniu mojego komputera podczas gry. Co poziom dostajemy nowych przeciwników, nowe lokacje, nowe przeszkody i udogodnienia też. Jeśli ktoś myślał, że demo pokazuje wszystko, to się pomylił. Ghost Runner nie ma czasu na podziwianie grafiki, ale to nie znaczy, że twórcy nie postarali się, wręcz przeciwnie. Poruszamy się po dużych, miejskich, cyberpunkowych obszarach, które wyglądają bardzo dobrze. To samo tyczy się przerywników filmowych. Może jak się kiedyś zatrzymam i pooglądam z bliska przedmioty, to coś mi się nie spodoba. Na razie nic takiego nie zauważyłam, nie mam czasu. Muzyka rzuca się w uszy już na wstępie. Rytmiczna elektronika naprawdę pomaga w tym całym bieganiu i skakaniu. Nie wiem, czy inna bardziej pasowałaby do tego futurystycznego świata. Zdecydowanie odebrałam ją na plus.
Na zakończenie dodam, że Ghost Runner to cholernie trudna gra. Nie wszyscy wytrzymają. Nie zdziwię się wcale, jeśli ktoś obrazi się na nią, rzuci i powie bye bye. Dla lubiących ginąć jest to tytuł w sam raz. Daje dużo satysfakcji i nie można się w tym świecie nudzić. Na YouTube jest coraz więcej filmów, jak to pięknie gracze przechodzą bez jednego zgonu. A ja mówię, że to wyuczone do perfekcji fragmenty, bo nie da się nie umierać w tej grze. Prawda jest taka, zanim nie poznamy każdego kolejnego etapu, leżymy więcej niż biegamy. Pomimo, że jestem chyba największą niezdarą, jaka grała w tę grę, to i tak jak najbardziej ją polecam.